Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jak widać, zima wróciła. Ciekawe co na to jęczmień, ale myślę, że jeszcze nie zdążył wyjść, także nic tam mu się nie stało. No, pięknie zima wygląda. Ośnieżone drzewa, wszystko ładnie. Wróciłem się puścić wodę krowom i idę im wepchnąć balota, ponieważ moje siano się skończyło. I kupiłem kilka beli od kolegi. W tamtym roku też tak było, tylko już była trawa zielona i dokupiłem jeszcze dwa baloty. No ale teraz już jest kwiecień, też się spodziewałem, że będzie już zielono, a tutaj zima. Ale cóż, trzeba będzie jeszcze parę dokupić. Dobra, nie mam wideo przy 30 jeszcze, bo jak wiecie, ja nie mam jeszcze balotów ani nic takiego. I miał po prostu go wepchnę, tylko muszę sobie go najpierw na środek jakoś przestawić. Dobra, i próbuję go wtoczyć. I tak jest do otwarcia, więc się nie ma co przejmować, że się poprzebija. Wiadomo. Gdy się toczy, już będzie jechał. I dobra. O, to idzie do góry. A dobra, to się przetoczy jeszcze trochę. To nie szkodzi. Będzie stał. Stoi. Dobra, to mi już wystarczy. No to chodziło tylko, żeby podgórkę na ten stopasz wepchnąć. No i tak jak mówię, trzeba będzie jeszcze parę dokupić. Tak mi wystarczył poprzedni balon, mi wystarczył na 3 dni. Dobra, jadę 30 schować. Nagram jeszcze ścielenie. Dzisiaj na tapecie mam zamiar się wziąć za dojca, za wyciek. Ja od kilku dni deszczu. Tak samo też tam widzicie, może już dojca troszkę schowany pod dachem, bo pierwsze dwa dni deszczu stał na polu. Ale tak, chodziłem koło niego i tak sobie myślę, nie będzie tak. Muszę go schować, nie będzie mógł. A wyciągnąłem transita, a wjechałem nim tak, troszkę przodem pod dach, a resztę przykryłem. No to jest wiadomo, teraz stoi, a transit i tak by smutł, bo będzie jeździł. Bo co chwilę się po coś jedzie. Dobra, widzimy się z powrotem u krowie, schowam 30. Dobra. No, dojc skitrany, ale tutaj będę miał za to ładne miejsce, żeby się zabrać. Zabrać za to. Zobaczę, jak w ogóle to ugryźć. Nie wiem, czy to będę robił. Na pewno rozkręcę tą stronę, bo z tej strony było gorzej. Nie wiem, czy to będzie uszczelniacz pod spodem, czy trzeba będzie jeszcze wyjechać. Zobaczymy. O, tu też widać już kapło. A tutaj już plamy z poprzedniego miejsca, gdzie stał. Stał troszkę z boku. A zresztą wiadomo, tutaj się robi, to tutaj choć co jest. Dobra, idziemy karmić. No, krowy, może wam się wydaje, że pusto mają, że wielki ze mnie gospodarz, że tak pusto. To nie, to przed chwilą to wysprzątałem. Miało jeszcze resztki z tamtego, z wczoraj. Wiadomo, to jest prowizorka dalej. Nie mam się czym chwalić, no ale cóż. Takie początki.
Dobra, ustawię gdzieś kamerę i rozcinę dziada.
No i dobra, nakarmione. Ta kiszonka jest taka raczej sucha. Tu nawet się liście utrafiły gdzieś coś. No ale to wiadomo, drzewo przy łące i tak dalej. Jako ciekawostkę powiem, że dużo dłużej mi zajmuje nakarmienie balotem, wepchnąć go, rozcielać, jak zresztą widzieliście sami, niż rzucić te 8 kostek zazwyczaj tutaj. No ale wiadomo, inna sprawa przy zbiorze, bo weź tu przerzuć ręcznie te kilka tysięcy kostek i przywieź wszystko, jeszcze ułóż, schowaj, a łatwiej zrobić kilka balotów i przywieź. No nie kilka, kilkadziesiąt, żeby trzeba było, ale wiecie, o co chodzi. Ja raczej przez to, że to tak długo schodzi, nie do końca mi się podobają te baloty. Mam zamiar robić pryzmy od razu, bo dlatego, że kupić belarkę, to jest najprostszą sipmę, trzeba dać 30 tysięcy. No i trzeba jeszcze owiawkę, pasowałby porządniejszy ładowacz, chwytak, i się robią koszta. A kupić przyczepę z dużami można dużo taniej. Plus tak samo drożej wychodzi folia na belę, bardzo dużo więcej jej idzie, niż żeby przykryć jeden silos. Mam tutaj, nie wiem czy o niej mówiłem, przyczepę. Ona jest kupiona w cenie złomu. Kwestia taka, nie wiadomo czy ona będzie chciała działać. Działa, wszystko jest uruchomione. Kupiona w cenie złomu, więc się tym nie przejmuję, nie stracę tam na niej. Mam do niej noże, noże są wyjęte. I jakby to działało, to w ogóle mogę zrobić. Wiadomo, to będzie prowizorka, bo jak wszystko u mnie, no bo marny ten sprzęt po prostu jest, ale już można by coś spróbować. Przynajmniej doświadczenia nabiorę i część, na przykład część, nie wiem, 1/3 tych łąk, które będę zbierał, mam zamiar spróbować zrobić w pryzmę. Co z tego wyjdzie, będziecie widzieć. Dobra. W najbliższych dniach spodziewam się wycielenia pierwszej jałówki. Ona jest tam przedostatnia. Nie, trzecia od końca. Już ma oznaki, pojawił się już śluz. Już są narządy rozciągnięte, już mleka nabrała. Także mówię, kwestia najbliższych dni. A później ta, trochę później. Może akurat się rozpogodzi, nie będzie już takiej pluchy na to wycielenie. Dobra, i teraz też jako ciekawostka, że pierwszy dzień deszczu siedziały w hali, nie wysunęły nosa poza jedzeniem tutaj, a na drugi dzień już sobie chodziły elegancko w deszczu. Już im się odmieniło. Teraz też, ale od rana, nie wiem, wieczorem jeszcze padało. Teraz nie wiem, od której w nocy przestało padać, są raczej suche. No. Dobra, tyle. Dzięki za oglądanie.